rano z Geringhoffem i tym razem nie na słonecznik. Słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy żniwa kukurydziane. Zobaczymy dzisiaj, jak to w końcu z tymi, z tymi plonami w tym roku będzie. Zaczynamy oczywiście od najsłabszych działek, ale o tym wszystkim to za momencik. Ja muszę tutaj pogarniać. Przyczepę mam już szczypioną z 800. Muszę zabrać John Deere'a stąd, no i przygotować po prostu się do dosypania tutaj. Raz muszę wszystko to zrobić, bo tato będzie czekał po prostu na polu już pewnie z pełnym zbiornikiem, gdy przyjadę. A może i jeszcze nie. Dobra, to zostawiamy tutaj, idę to ogarnąć i widzimy się już w 800. Pod suszarnią wszystko ogarnięte, więc lecimy na pole i zaczynamy, tak jak mówiłem, od najsłabszych kawałków, więc te pierwsze plony będą pewnie niskie. W mojej okolicy, może nie tyle co w samej okolicy. A co to było? Teraz wrócę do tematu. O! Skąd tutaj ten śrubokręt, to ja nie wiem, ale to nasz jest. W pewnej chwili, że myślałem, że elektryku, bo tutaj podłączali akurat w tym tygodniu. Ale nie, to nasz. Dobra, ale wracając do tematu. Pierwsze plony na pewno będą słabe. I w naszej okolicy, no, 10-15 km od nas słyszałem o takich plonach jak nawet 2 tony z hektara, co mnie trochę przeraziło, ale no nie uważam, żebyśmy gdzieś mieli tak słabe pole, żeby tylko 2 tony z hektara sypały, więc powinno być trochę lepiej, ale o ile lepiej, to się tak naprawdę wszystko okaże. Jeżeli to jeszcze mówię przed jakimkolwiek zbiorem, bo po pierwszej przyczepie będziemy mieli już jakieś takie obeznanie może w tym sezonie, bo wiemy, jak na tej działce mogła plonować, a jak plonuje w tym roku, więc będziemy mniej więcej wiedzieli, czego się spodziewać. Ale na chwilę obecną, patrząc po tych wszystkich doniesieniach gdzieś tam z okolicy i w ogóle, jeżeli byśmy zebrali 8 ton na mokro z hektara, średnio ze wszystkiego, to bym nie narzekał. Naprawdę bym nie narzekał. I mamy pierwsze hektary kukurydzy, zobaczcie. Szału tutaj nie ma, ale mówię, no zaczynamy od najgorszych działek. Jeszcze sobie ustawić ten pomad, mniej więcej, nie wiem, kurde, ile tam tato jeździ. Pewnie z 6 jeździ. Nie szybciej jeszcze. O, jeszcze trochę słonecznika poleciało na początku. Ale pierwsze partie suszarni to i tak pójdą na silos na skarmienie. Bo jeszcze musimy magazyn ogarnąć na przechowywanie nowych zbiorów. Ale co do planowania i w ogóle, to jeszcze tutaj widać ślady zwierzyny, ale jeszcze wam zaraz coś pokażę. Co do planowania, to później, jak już będziemy mieli coś skoszone więcej i do wilgotności. Ale słuchajcie, wczoraj dostaliśmy telefon, że coś nam gniecie kukurydzę. I zaraz wam pokażę, bo to jest ten kawałek, od niego temu zaczynamy też. Tam na końcu. Pokażę wam i zgadnijcie, jaka to zwierzyna mogła nam, słuchajcie, tak pognieść kukurydzę. Niedużo, ale zobaczycie zaraz i zweryfikujcie. I zgadnijcie, kto, jaka to zwierzyna mogła nam zagnieść tak kukurydzę. Wyjdziemy sobie nawet. A co?
Się nie sypię jakoś mocno, więc pójdę nawet do taty sobie. O, zobaczcie, jak ładnie pognieciona. No i co? Myślicie, co to za zwierzyna? Łosie, jelenie, sarny, dziki. Nic z tych rzeczy. O, macie dowody tutaj. To są po prostu krowy. Mamy takiego debila niedaleko, bo inaczej tego się nazwać tej osoby nie da, który ma tam parę krówek i one sobie luzem chodzą, nie? One sobie chodzą tutaj po całej okolicy i o, popatrzcie, jak nam kurde zryły kukurydzę, nie? I dla takiego debila nie przemówisz, bo podobnie było rok temu, ale w tym roku chyba jeszcze mocniej to jest porozwalane, no. No wiecie, no nie ma szału w tej kukurydzy w tym roku, ale to nie o to chodzi. Są jakieś jaja po prostu. Jak może w tych czasach, nie wiem, statku około 10 krów lata sobie luzem. Jest tak po prostu wyćwiczone, że wracają później sobie do obory na koniec dnia, nie? No i powiecie, co z takim faktem zrobić? Policja? No bo inaczej się nie da chyba z chłopem gadać. Hektar stosowy, półtorej zbiornika, czyli o, obstawiajmy, że jakieś 6 hektara. Mam zobaczyć, czy dobrze domłaca, ale jest ok. Fajnie, fajnie musi. Nie widać nigdzie ziarna na tych ogryskach. O, tu jest jakieś ziarenko. Jedno. O. Mamy za sobą pierwszy pomiar wilgotności. I naprawdę sam jestem w szoku, bo no widać. Widać, że ta kukurydza jest słaba, jest sucha. No widać, zresztą słyszycie, jak szeleści teraz na wietrze. Ale nie spodziewałem się, że będzie miała aż albo tylko 22% wilgotności. Więc wynik no niesamowity. Niesamowity naprawdę. To jest tak naprawdę jedyny taki plus z tego, co widzimy w tym roku. Zobaczymy jeszcze oczywiście na tym lepszym wilgotnościomierzu na gospodarstwie. Ale dla miejskim, jak mierzyłem, to on tak tam mam ustawione, żeby trochę zawyżał. Żeby po prostu go skalibrowałem. To w zeszłym roku mówiłem, że go po prostu skalibrowałem trochę z tym lepszym. I sam ustawiłem poprawkę tam na ten wynik. Więc powinno się zgadzać. No, tym bardziej, że Dramiński jest wilgotnościomierzem, jakim jest, ale im suchsze ziarno, a już na samych zbożach to pokazuje dużo lepiej, więc myślę, że bardzo dobrze ten wynik pokazał, może nawet zawyżył z racji tego, że mam tam wpisaną bodajże poprawkę 2% wilgotności w górę. No tak to wygląda, no co tu jest dużo mówić, no. Tam w dole jest lepsza, tam też z kolei jest lepsza, tam wyżej, za drogą. No a kolby to co? No coś takiego, no. O, to w ogóle jakaś malutka zerwana. Tutaj widzę, że są większe. Sucha jak cholera. No i co, to takie kolby, zobaczcie. Na piachu totalnym to takie kolby są, no. Wykształcone.
No, no chociaż tak jak mówię, przynajmniej z tym suchoziarnym. Suszarnia to w tym roku będzie miała wydajność. Ponad 100 ton na dzień przy takiej wilgotności. A kombajn z kolei nie będzie miał wydajności z rury wysypowej, no bo tego ziarna mało się sypie. Więc te żniwa pójdą prawdopodobnie bardzo szybko. Aż tato teraz sobie przypomniał, jak kosiliśmy chyba 2 lata temu kukurydzę, pierwsze hektary, bo ziarno się skończyło, trzeba było dokosić. To kukurydza była po prostu taka, że aż sita zaklejała, tak? A tutaj można powiedzieć, że ta kukurydza to aż czyści sita, bo twarde ziarno. No, zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jak nakosimy pierwszą przyczepę, pojadę zważyć. Będziemy wiedzieli na kombajnie, ile było skoszonego i wtedy będzie można podać pierwszy taki dokładny plon z tego sezonu. Na razie zbieramy. Przyczepa wysypana, zważona, 16,5 tony, skoszone prawie 3,5 hektara, więc sobie sami odpowiedzcie, jaki na razie plon jest. No, szału nie ma, no ale chociaż ta wilgotność to jest jedyny plus tak naprawdę. No, szkoda tak naprawdę. No ale tak jak ja to mówię, przy okazji czy zboża, czy wszystkiego, to jest biznes pod chmurką, no niestety. Niestety. No a tutaj co? Zaczynamy, zobaczymy jak tu będzie. Na górce dno, w dole ładnie wygląda. Chciałem powiedzieć bardzo ładnie. Ładnie wystarczy. No i jak będzie sypać, to też się okaże. No nic, nadzieja po prostu jest w tym, że na lepszych działkach plon będzie w miarę ok, na plus, bo tam gdzie kosiliśmy, gdzie była troszkę lepsza ziemia niż szóstka, no to sypało fajnie do zbiornika. Więc początki będą na pewno smutne tego koszenia w tym sezonie. A co będzie później? No mam nadzieję, że później chociaż trochę los się do nas uśmiechnie. Zobaczymy, no póki co walczymy. Walczymy w tej nierównej walce z pogodą. I z naturą tak naprawdę.